kawy? Mój mąż robi najlepszą kawę. Mogę wam powiedzieć. Nikomu z was jej nie zrobił, bo robi ją tylko mi. Dobra, tak jak wam obiecałam, zabierzemy się za otwieranie tych paczek. Podlinkuję wam pod spodem. Są to paczki do domu, są to kostki do zmywarki, do prania i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy sobie coś, czy wszystko przyszło, bo widzę, że tutaj zamawiałam więcej, a może gdzieś tam się jeszcze kryją te kapsułki do prania. Ja sobie zamówiłam tak, że w takim kupaku, słuchajcie, i zamówiłam sobie i mamie Krzysia. Ci tam nie widać za tego. Sobie i mamie Krzysia, ale przyszły tylko dwie, a miały przyjść cztery. Przepraszam bardzo, zapłaciłam to 200 zł. Mam nadzieję, że w którymś z tych pudełek kryją się kolejne dwie paczki. I ja brałam je ze względu na opinie. One miały chyba, nie wiem, 4000 opinii, że super piorą, no nie? A pamiętacie tą marchewkę? Więc jak już to nie pomoże, 4000 osób powiedziało, że super dopierają. Więc jak to nie pomoże, to ja już nie wiem. Chociaż piorę młodego rzeczy jeszcze tych kapsułkach dla małych dzieci, bo tego tyle nakupiłam jak rąbnięta i nie mogę tego zużyć, nie? Z tyłu idzie ta zmywarka, wyłącza się ekspres, no ale jesteśmy w domu, więc to jest normalne. Tutaj jest coś nie rzucać, więc nie mogę powiedzieć, co tu jest. To nie wiem, co to jest. Proszę o kapsułki, bo inaczej będziemy się dzisiaj kłócić. To one się tam nie zmieściły chyba. Nie wiem. Proszę nie rzucać. Zaraz wam pokażę zawartość. To jest ktoś, kto po prostu uważa, że nie wolno rzucać chusteczki do... No wiecie, żeby się w mięso ubrania nie farbiły. Ja nie wiem, jak to się nazywa, a cholerstwo jest po niemiecku. Farb and Schmutzfanger. Pochłaniające kolor. Gdzie to pisze? No, Farb and Schmutzfanger. A, to jest, tak, tak, tak. No, i kupiłam sobie trzy, też muszę spakować to dla mamy Krzysia. Ała. Jeszcze w międzyczasie od razu nawiążę do poprzednich naszych filmów, bo mama Krzysia widziała, dzisiaj będzie ja i mama Krzysia po prostu, termometr u nas, bo byliśmy, mierzyliśmy tam mleko Mikołaja i zdecydowanie bardziej się jej spodobał niż ten, który ma dotychczas, bo ten, który ma dotychczas, to tam się jakoś wiesza, trzeba czekać, to tam trzeba szyfr wbić, żeby on zbił temperaturę, zmierzył. No i właśnie zamawialiśmy i myśmy go testowali, pokazywaliśmy wam, bo kupowaliśmy go do wyprawki, także film dodaję wam tutaj. Jeżeli ktoś sobie chce zerknąć na spoko termometr i nie jest drogi, bo są zdecydowanie... Rodziców przecież ten termometr kosztował powyżej stówki, tata mówił. 140, coś takiego. Tak, nie? A ten kosztuje 68, 69, w zależności na jakiej aukcji, jest 1000 razy lepszy. No nieskromnie powiem, ale świetnie. Dobra, tutaj mamy prostą paczkę, bo mamy papier. Marta zamówiła papier. No, bo ostatnio nam brakło, jak robiłem silikon, to nam brakło papieru. Tak. Wygląda, jest tak mały jakiś, niski, że taki trochę większy papier toaletowy, nie? Dobrze, next one. Dotarł nam kolagen w zapasie, bo mamy jeszcze jedną paczkę, ale wiecie, lepiej to mieć z góry. Odnośniki do filmów też wam daję, na Instagramie wam przypominam, bo teraz były promocje. One się co jakiś czas pojawiają, więc warto sobie gdzieś tam nas obserwować i być na bieżąco, jeżeli chcecie kupić. I jest tam też kod rabatowy. Enjoyment 10 i działa, daje 10% zniżki. I bardzo ważne, z kolagenem super smakuje z lodówki. Tak, jeżeli będziecie go pić, to nie pijcie go tak samego położonego, tylko włóżcie sobie go do lodówki. No a wtedy coś. No wiesz, co tam jest? Nie. Znaczy, wiesz, ja zamawiałam wszystkiego, wszystko razem, więc nie wiem, która paczka jest od czego, no nie? Zrobiłam zamówienie w sobotę na pierdyliard różnych rzeczy. Nie odkleił czyjegoś adresu. Nie będziemy pokazywać, nie mam pojęcia. Ale pani Magdaleno, ktoś wysłał pani paczkę do nas. Co zamawiała pani Magdalena? Zaraz się dowiemy. Panna Marta zamawiała to samo, co pani Magdalena. A, to jest ten! Okej. Okej, dobra, to pani Magdaleno. Słuchajcie, plecaczki, ale nie dla nas, to będzie na Instagramie, więc bardzo serdecznie was zapraszamy. Będzie organizowany konkurs od marki Epson. I tam będą właśnie do wygrania takie. Przy okazji wam pokażę. Ale fajne jest. Od razu do kasy może robić. Ale przed, no po prostu. Ty, jak ja bym miała taki plecak, ja bym jeździła. Na plecach. Tak, jest jeszcze drugi.
A no tak. Dla dziewczynki. Aha. Różowy. I to są ptaki Witsier w ogóle, więc mam fajnie. Od nich chyba też tą walizkę mamy, no. Pewnie będzie dalsza część prezentu. I to wszystko będzie, nie tylko to, bo tam będą jeszcze bardziej sztosowe nagrody. Nie mamy tutaj wszystkich. O, tutaj jest... A to dla mnie, mogę zostawić. Nie, to jest też nagroda. Nie, my to odsyłamy, nie mogę zostawić. Ale zajebisty! Do Mikołaja to mi się... No, taki byś miała, fajnie. Oddawaj, to jest nagroda. To jest nagroda dla kogoś z was. Cię! Ja mogę tylko poniuchać. Obejść się smakiem. Ale fajny. Patrz, Witsier i Epson. Aha. I jeszcze są takie mniejsze. Mamy tutaj jakiś ten torbę. Mamy tutaj podgłówkę i mamy moją ukochaną butelkę. Co ty Brita? To tak, moja ukochana, czy tam leży. Ale Brita to jest tylko Brita. Z Epsonem, no. Brita, logowana na Epsona, no. Tam stoi moja, żeby nie było. Od czasu ciąży non-stop jest ze mną. Kocham tą butelkę, najlepsza butelka na świecie. No wielka normalnie miała. Już dwie rzeczy, które byś chciała tutaj zawinąć. No to bym też zawinęła, czemu nie? O, bym zawinęła. A nie, to ta butelka też, ta butelka jest super, w niej się wymienia te wkłady. Tak. I można pić bezpośrednio z kranu. I słuchajcie, tutaj się to cała w ręce. Tutaj wkładamy wkład, który prawdopodobnie... on jest tutaj od spodu, tyłu, no. Nie będę tego rozpakowywała. Pokaż na swoje, nie? Czekajcie. Tu może mi się wylać woda. Tu mamy wkład, no nie? I możemy pić wodę gdziekolwiek jesteśmy. Nalać sobie, jeżeli wam się skończy. Nie trzeba kupować, nie ma plastikowych butelek, to jest mega solidne, z tego nie cieknie. Czasami jak się za bardzo zasyśnie, to potem tam coś kapka, nie? Mm-hmm. Ale to tylko czasami i to chyba świadczy o tym, że filtr jest do wymiany. Dwa razy się zdarzyło, że coś tam nakapkało. No bo filtr jest do wymiany. Aha, no może dlatego. Taka informacja. Nie, kocham tą butelkę, naprawdę uwielbiam tą butelkę. I cały czas mówię, że Krzysiu, nie kupię, kupić tę butelkę. No tutaj mamy. Okej, okay. To jedna nagroda jest mniej. No dwie. Przykro mi. Nie no, żartuję. Wszystko będzie na Instagramie, także tam wkładajcie. My sobie to ogarniemy, ale plecak sztos. Czy te plecaki też fajne dla dzieci. Mm-hmm. A otwórz ten plecak do środka, co tam jest. Jak on wygląda w środku. Który ten? No. Taki słodki. To jakaś przegródka czy coś? Filmik. No jest wszystko, jest. To jest taki, wiesz, fajny przedszkolakowy plecaczek, no nie? I to można, w ogóle tutaj są rzepy. No, zajebiste do jeżdżenia. No, nie, super, fajne. Fajne, solidne, ochraniają kręgosłup, gdyby wasze dziecko jeździło na motorze. No to patrzcie, nic, nie ma szans, nie ma szans. Wasze dziecko będzie bezpieczniejsze niż kiedykolwiek. No. Dobra, to pakuję, czyli kapsułek nie ma, wracając, zmieniając zupełnie temat od tych przyjemnych nagród. Cego? Ma takie co? A ten, a nie jeszcze masz przyjem... skrytkę z tyłu, to jest fajne. To jest fajne, żeby tam dokumenty włożyć. Może nie będzie pasował, więc nie będę go chciał. Zajebiste. Jak ulał. Na te rzeczy takie dodatkowe, bo mi się już wszystko w torbie nie mieści, nie? I mi się tak taki plecaczek zarzuciła, nie? I tak, wyciągałem z tego plecaka jak z kołczami. Pielucha. Pielucha. Masz, kochaj, masz. Super. Dobrze, no to będzie konkurs już niedługo. Tak. To sobie obserwujcie. Badajcie, żeby nie przegapić. Tu wam się gdzieś wyświetla Instagram. A jeżeli konkurs jest już aktywny, no to też damy taką informację na dole. No ale jak będziecie na bieżąco, to na pewno nic wam nie uniknie. Moi drodzy, bardzo ważne. To jest Witsier. Chudy milusie, może by to otworzyć. To jest taka jakby trochę zapamiętująca. No. Jakbym latała samolotem. To może. To może. To może. By cię uratowało. Wiesz, tak wszyscy pływają, no nie, a ja w tej poduszce tak na oceanie.
I tam będzie jeszcze taka większa nagroda, której tutaj nie mamy, bo się nie zmieściła, ale to wszystko na bieżąco. Pozostawię wam lekki niedosyt. Mi przyszły pojemniki do pieca. Popielniki. Zamawiałem sobie u takiego pana na OLX-ie. Ja wam tutaj podlinkuję tego pana, bo wykonał mega fajną robotę. W ogóle przesympatyczny człowiek. Tak, bardzo taki kontaktowy. Rozmawialiśmy przez telefon, zrobił tak jak chciałem. Mam dwa pojemniki do pieca, żeby tutaj popiół wybierać. Poprzedni pojemnik, który miałem, był taki duży, ale był w wysokości gdzieś tak 2 cm i wszystko się z tego wysypywało. Mam nadzieję, że w tych będzie super. One mają tutaj 13 cm, bo były robione na wymiar. Tyle mi się mieści w piecu pod kielichem, który podaje węgiel. No i specjalnie mówiłam Krzysiowi, żeby założył sobie dwa, bo wtedy łatwiej będzie wyjąć i będzie lżejszy, bo gdyby on był taki jeden duży... Tak, to już samo w sobie jest to ciężkie. To już samo w sobie jest ciężkie, a gdyby był taki jeden duży, to byś tego nie dźwignął. A tak jest to możliwe, że sobie... Znaczy, na pewno bym dźwignął, ale... A no tak, kochani, przepraszam. No na pewno. Jak możesz mnie tak umniejszać? Jak śmiechowo. No, więc z blachy 07, bardzo fajnie zrobione. Dzisiaj będę testował, dzisiaj będę wkładał do pieca, sobie tam przeczyszczę piec i będziemy próbować, jak to śmiga. Mam nadzieję, że będzie super i nie będę już miał takiego bałaganu tam jak zawsze. Druga rzecz, która mi przyszła, to się mega jaram, to takie sterowniki do pieca, że mogę sobie wymienić ten brzydki sterownik, który tutaj mamy z Salusa. No, on jest taki najzwyklejszy. Ale tak, kupowaliśmy dom. Tak, takie były wtedy założone i teraz wymienimy sobie na coś takiego. Uuu, będzie to pięknie wyglądać, tylko muszę to jeszcze wszystko poustawiać, połączyć i będzie git. No to ja muszę to wszystko porozwalać, folię oddzielić od kartonu, zanieść do kosza. Dobrze, to mamy wszystko otwarte. Tak, no ale kurde, ja chciałam, żeby to zdążyło, jak twoje rodzice wrócą, a... To nic, że myśmy to zamiast... 3 tygodnie temu. Ale miało być we wtorek! No to jak mi ktoś mówi, że będzie we wtorek, ja mu ufam! Ja się urodziłam ufna! Ja nie jestem osobą, która z domysłu mówi, że o, wszyscy mnie oszukają. Nie! Ja ufam! A potem tak nadwyrężają moje zaufanie. To co, ty kupiłaś 4 kapsułki, a przysłali 2, tak? Kupiła, no i jest... I to chyba jest pomyłka, bo na pewno by przyszły razem. Ale to nie są jakieś większe paczki, że są 2? Nie, po 66 miało być kapsułek w jednej. A jest? Jest po 66. 66 i jest pakowane w dwupaku do białych i do kolorów i zamówiłam 2 takie komplety. I mam je takie samo, tak? Tak. No to nie masz takich. Taki komplet kosztował 100 zł, a ja patrzyłam specjalnie jeszcze dzisiaj, że zapłaciłam 200. Nie! No może dojdzie jeszcze, nie wiem, czy on by to posłał osobnymi 2 kurierami. Nie, z drugiej strony płci od Mikołaja też przyszedł w innej pracy, więc jeszcze liczę, że może przyjdzie, chociaż tak jakby nadzieja matką głupi, jak to mówią. Albo umiera ostatnia. Wolę tą drugą wersję. Ja tak z natury też optymistką do tego jestem. Oprócz tego, że ufna, to jeszcze optymistka. No dobrze, tu mamy nasz kolagenik, to jest super, cieszę się, uzupełnimy sobie lodóweczkę, bo tam jest mnóstwo. Tak. Nie, to wiesz, to pewnie jakaś pomyłka, albo wiesz, tam zamówiłam 2, może ktoś myślał, że to są 2, no, pomyłki się zdarzają. Dzisiaj dotarł nam gimbal. Bo mówiłam, że to polepszy jakość vlogów, że wiecie. Aktualnie go nie mam w ręce. Nie. Już tam jest gówno, prawda, nic nie widać, żadne różnice. Nie. Zobaczycie różnicę, ale nie będziemy wam mówić, który vlog jest tym nagrywany. Może napiszecie w komentarzu. O, widzę, że tak. Gimbala uruchomiliście. Kupowaliśmy gimbala od profesora. Tak, od jakiegoś profesora z Warszawy. Krzysiu negocjował cenę. Tak. Mój mąż to tak negocjować ceny jak przy domu, nie? Opowiadaliśmy im o tym? Na pewno. No. Ale to powiem jeszcze raz. Jak kupowaliśmy dom, to w ogóle była taka akcja, że chcieliśmy bardzo negocjować ceny. No jak to można kupić tak dom bez negocjacji ceny? I ja taka byłam nastawiona, taka wiecie, bojowa, tak koniec, tak, nie daj się, nie, to absolutnie, tam w dół, ten. I ustaliliśmy jakąś kwotę, już nie pamiętam jaka to była kwota. W każdym razie podczas negocjacji ja stoję gdzieś tutaj z boku, a pani, która nam sprzedawała dom, myśmy powiedzieli swoją cenę, ona tam jednak podwyższyła, tak żebyśmy się spotkali w połowie czy coś. Mój mąż nastawiony przez swoją żonę bojowo jeszcze coś tam walczył, a ja, pani była do mnie tak ustawiona, a ja byłam za nią z tyłu, ja tylko mówię, Krzysiu,
No i kupiliśmy. Także tak. Mój mąż by negocjował, ale to co się spociło... Koniec! To moje. Tak. No, także i podobnie było teraz. Nie? Mój mąż hardo walczy, a ja... Dzisiaj tańczymy. Podwójnie, bo wczoraj tańczyliśmy. Wczoraj nie zrobiliśmy treningu, bo mieliśmy tyle roboty. Dzisiaj jeszcze mamy robotę właśnie. No wiem, że jeszcze maili mamy dużo. Wiem, no takiej papierkowej, biurkowej roboty, ale... I tak tańczymy z 2 godziny. 2 godziny? No bo wczoraj nie tańczyliśmy. Ale co tak, tańczyć 2 godziny? Ja i ty, kochanie. Taka była umowa. Mieliśmy tańczyć... Dzisiaj rano, ale nie wstałaś. Wołałem cię. Leżałam z butlą. Mikołajową, kochanie, chciałabym zauważyć. Dobra, idę do tego pieca. Dobrze.